Zapraszam na salę. Wznawiamy obrady. Ale przewodnicząca chciałaby. No, a później. Udzielam głosu radnej Kamińskiej. Proszę o spokój. Radna Kamińska. Dziękuję. Drodzy Państwo, ja tak przysłuchuję się cały czas tej dyskusji i chciałabym, myślę, że Pan współtworzący tą strategię też to potwierdzi, bo moje zdanie jest na temat strategii rozwoju gminy takie, że tak jak strategia rozwoju naszej gminy, tak strategia rozwoju innych gmin, jakby w definicji samej strategii rozwoju, to polega na tym, że ona pokazuje jakby kierunek, wyznacza kierunki zmian rozwoju danej gminie, tak? Czy w momencie, kiedy będziemy wnioskować o jakieś dofinansowanie, tak, unijne, to możemy się wtedy do tej strategii powoływać. To nie są plany inwestycyjne. My teraz nie uchwalamy tu inwestycji do budżetu, jakichś planów wieloletnich, tylko chcemy wpisać jakby kierunki, tak, inwestycji, kierunki rozwoju, które gmina planuje zrealizować w najbliższych latach. I teraz możemy tutaj dyskutować nad tym, jakie potrzeby których mieszkańców, której miejscowości są ważniejsze, czy Woli Rasztowskiej, czy Nowego Kraszewa, czy Ostrówka i tak dalej. Ja idąc dalej tutaj za wypowiedziami pani Szewczyk, czy innych radnych, którzy chcą przenosić pewne pozycje między latami, równie dobrze mogę też tutaj w tym momencie powiedzieć, że w momencie, kiedy było ogłoszone, że możemy my radni czy też mieszkańcy do strategii rozwoju zgłaszać różne zmiany, uwagi i tak dalej, też wysłałam wniosek. Nie wszystkie moje uwagi zostały uwzględnione. Zostały uwzględnione powiedzmy w 10%. Dostałam tutaj zapewnienie od pana wójta, bo z nim rozmawiałam na ten temat, że tak naprawdę to nie ma, to ich nie wyklucza, tych przedsięwzięć, tak, nie wyklucza z tego, że one zupełnie nie będą nigdy realizowane, bo jakby strategia tylko pokazuje kierunek zmian, kierunek rozwoju. Ja równie dobrze też mogę się tutaj posługiwać różnymi argumentami i mówić, że w Nowym Kraszewie, miejscowości, w której mieszkam, na ulicę Leśną, projekt był wykonany w 2011 roku, tak. Ta inwestycja w strategii znalazła się do realizacji na lata 2019-2022. Idąc tym tropem, to ja też równie dobrze, zaraz mogę złożyć wniosek o to, żeby przenieść tą inwestycję na lata 2016-2018. Dalej idąc, hala sportowa w miejscowości Dobczyn. Z tego, co wiem i z tego, co się dowiedziałam, bo nie byłam radną w poprzedniej kadencji, ten temat jest wałkowany od lat. Gdzie teraz jest wykonywany projekt przebudowy, rozbudowy, czy budowy w ogóle sali gimnastycznej przy szkole w Dobczynie. Realizacja tej inwestycji jest wpisana w strategii na 2019-2022 roku. Równie dobrze też zaraz złożę wniosek, żeby przenieść tą inwestycję na 2016-2018 rok. Co chcę powiedzieć? Idąc za tym tropem, zaraz wszyscy radni możemy wnioskować, bo dla każdego radnego, jak tutaj siedzi, potrzeby mieszkańców, ich miejscowości są tak samo ważne. I teraz będziemy zaraz składać wszystkie wnioski, żebyśmy wszystkie inwestycje, które są na terenie naszej gminy uwzględnione, bądź też nieuwzględnione, były uwzględnione w najbliższej kadencji. Idąc
takim tokiem rozumowania, to tej dyskusji nigdy nie skończymy. A strategia nie polega na tym, że teraz tutaj literalnie zapiszemy plany inwestycyjne, które mają być dokładnie zrealizowane w danym terminie, bo rozumiem, że nie wiem, za chwilę będą padały wnioski, żeby konkretne terminy tutaj wyznaczyć. To jest po prostu tylko kierunek wyznaczony zmian. Kierunek rozwoju gminy, do którego chcemy podążać po prostu, tak? W innych strategiach rozwoju, jak czytałam inne strategie rozwoju, one mają tak naprawdę, nie mają tak uszczegółowionych tych inwestycji, są to ogólne wzmianki, ogólne cele strategiczne, tak? W momencie, kiedy chcemy się ubiegać o dofinansowanie, po prostu wspominamy o tym, że dana inwestycja, czy dany cel strategiczny, tak, do którego chcemy wnioskować, jest wpisany w strategii rozwoju danej miejscowości. To tylko jest właściwie po to, Są też pewnie inwestycje, ja tutaj też wnioskowałam o różne inwestycje inne, na przykład w miejscowości w Dobczyn, tak, na różne inne ulice, osiedle młodych, Prymasa Tysiąclecia, one tu nie zostały uwzględnione. Równie dobrze, zaraz będę wnioskować o to, żeby one były tu uwzględnione. Nigdy nie zakończymy tej dyskusji wobec tego, więc ja podsumowując, chciałabym złożyć wniosek, może po wypowiedzi, bo widzę, że pani Szewczyk się zgłasza. Zaraz będę słyszała a propos wodociągów Woli Rasztowskiej. Chcę złożyć wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Dziękuję. Radna Szewczyk, rozumie, że w tej chwili pani radna... Pani Tadeuszu, chyba ja trochę dłużej trzymałam tą rękę w górę. W dodatku mam wniosek formalny. Wniosek formalny, a on powinien być w pierwszej kolejności głosowany. Słucham pani radna Marcinkowska. Chciałabym podtrzymać ten wniosek o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do tych wniosków, które radna pani Jadwiga Szewczyk zgłosiła, o przegłosowanie ich i później o przegłosowanie już projektu uchwały. Radna Szewczyk, rozumiem, że przedstawi pani kolejne te wnioski, żebyśmy każdy wniosek oddzielnie mogli głosować. Proszę państwa, bardzo mi jest przykro, że każdy radny, który zabiera głos, zabiera głos po to, żeby zaatakować radnych z Woli Rasztowskiej. Jak państwo nas traktujecie? Bo tego nie rozumiem. I pani, ja już pani wystarczająco długo mówiła i proszę sobie darować, ja to przyjęłam jako zajęłam krytykę w stosunku. Głos, 3 minuty mówiłam podczas tej sesji. Ja przyjęłam to jako krytykę do pani, w stosunku to jest 10%. Do składany, czy albo... mogę? Jako krytykę w stosunku do składanych przez nas wniosków w odniesieniu do projektu strategii. Jeżeli chcemy jeszcze powiedzieć chociaż kilka słów, to radziłabym, żeby państwo wszyscy zapoznali się z początkiem, czyli ja mówię o stronach pierwszych, zaczyna się od 5 strony dokładnie i z przepisami, które dotyczą zasad opracowania strategii. I co z tego wynika? Bo to, że my sobie będziemy mówili i będziemy się pytali tak, czy nie inaczej, bo to nie będzie obowiązywało tak, to nie ma nic do rzeczy. To jest dokument, który uchwaliła Rada. To jest dokument do realizacji. I dokument jest oparty na odpowiednich przepisach prawa. A teraz wracając jeszcze, bo oczywiście odebrano mi głos przed przerwą, jestem do tego przyzwyczajona i sobie spokojnie czekam na swoją kolej. Otóż tak, pani Halina Adam stwierdziła, że nie interesuje ją chodnik Wola Rasztowska Roszczep. Nie interesuje ją chodnik przy cmentarzu, bo ważniejsze są drogi. Dobrze, i kazała, i zasugerowała, żeby pozdejmować wszystkie chodniki. Proszę państwa, zdejmijmy te chodniki. Ja jestem też za tym, bo jest tych chodników 10, zdejmijmy je, zróbmy drogi. Nie będzie żadnego chodnika, nikt nie będzie miał pretensji i spełnimy wniosek, znaczy zaspokoimy wniosek, czyli przegłosujemy pani Haliny Adamskiej, bo ja swoje wnioski miałam rzetelnie przygotowane. I chodziło o to, żeby nie była jedna z miejscowości, a tym bardziej tu składałam wyraźnie, mówiłam w odniesieniu do dwóch miejscowości. Trzeci wniosek, który dotyczył drogi wojewódzkiej, nie będzie się wiązał z kosztami do gminy, dlatego nie rozumiem ataku na swoją osobę i na swoją miejscowość. Był wniosek radnej, żeby zakończyć na temat dyskusję. Ale ja muszę się do tego stosunkować. To będzie nieskończoność. Ale mam wnioski, czy ja mogę je w tej chwili, bardzo proszę. Ale czy ja mogę zabrać głos? Bo ja pani nie przerywałam. A teraz w tym momencie ja chciałabym się tylko ustosunkować do tego. Ale ja jeszcze nie udzielę głosu. Dobrze.
mam złożyć te wnioski, czy mam sobie cierpliwie poczekać, aż się wypowiedzą? Pani radna, proszę sprecyzować te wnioski. Czyli tak, ma pani trzy wnioski i będzie mi te trzy wnioski każdy oddzielnie głosować. Jestem za tym, żeby poprzeć wniosek pani Haliny o usunięcie wszystkich chodników, a jeżeli radni się nie wyrażają na to zgody, zgłaszam swoje wnioski i proszę nie atakować tych wniosków. Państwo mają możliwość się odnieść do moich wniosków, głosując je. Oczekuję na przedstawienie wniosków, pani radna. Więc wnoszę o to, żeby przesunąć. Zaczynam oczywiście od strony 65 i od ostatniej rubryki w pierwszych od góry zadaniach. Ostatnia rubryka, która dotyczy budowy chodnika Wola Rasztowska-Roszczep przy drodze wojewódzkiej. I tutaj mój wniosek dotyczy tylko przesunięcia okresu. Nie wiąże się to z kosztami dla gminy, ponieważ tych kosztów nie ma tu podanych. Przesunięcia na okres 2016-18. Proszę powiedzieć jeszcze raz, w którym to jest miejscu, bo najpierw pani o nim... Zadanie 2.1.1.23. Strona 65. 20, nie 23. 23. Zaczęłam od ostatniego zadania, żeby łatwiej było je wyszukiwać. I tu jest tylko kwestia przesunięcia okresu realizacji. To znaczy, ja powtórzę, że wnioskuje pani o przesunięcie terminu na 2016-2018 zadania budowa chodnika Wola Rasztowska-Roszczep przy drodze wojewódzkiej, tak? Tak. I kto z pań, z panów radnych jest za... Panie przewodniczący. Tak, bardzo słucham. Słucham o radę. Tak? Więc muszę zgłosić... Więc dyskusja jest zakończona. Wniosek pani radnej Szewczyk i głosujemy nad tym wnioskiem, który przed chwilą... No. A ja będę zgłaszać wnioski, rozumiem, to wtedy formalnie będziemy je głosować, żeby nie zapomnieć, o jakie wnioski mi chodzi i co głosujemy. Kto jest za wnioskiem pani radnej Szewczyk, który przed chwilą przedstawiła? Kto jest przeciw? Proszę liczyć. Trzy za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób przeciw. Kto się wstrzymał? Trzy. Trzy osoby wstrzymujące. Jedna osoba nie brała udziału. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Dwie osoby nie ma. Dwie osoby. Dwóch osób nie ma. Nie ma Wojtka. Nie ma Wojtka. Nie ma Wojtka i Adam wyszedł. Więc mamy 7 przeciw, 3 za, 3 wstrzymujące, 2 osoby nieobecne. Jedna nieobecna i jedna nie brała udziału. Liczymy, mamy 15 głosów. 14. No tak, ale liczy jeszcze tutaj... 7 wniosków było, 7 radnych, 3 radnych było za, 7 przeciw, 3 wstrzymujących, 1 nieobecny i 1 nie brał udziału w głosowaniu. Czy tak? Także wniosek... Przyjęłam do wiadomości, wniosek. Zgłaszam kolejny. Proszę następny wniosek. Następny wniosek dotyczy zadania 2.1.1.20. I też przesunięcie tego zadania na okres 2016-18 oraz zmiany kwoty z 600 tysięcy na to zadanie do 300 tysięcy. Przy kolejnym wniosku, znaczy zawnioskuję o tą kwotę 300 tysięcy na kolejne zadanie, ale osobno. To jeszcze raz pani powtórzy wniosek, bo tu... Czyli przesunięcie zadania budowa chodnika Wola Rasztowska ulica Kościelna do cmentarza przy drodze powiatowej z okresu 2019-2022 na okres 2016-2018 przy kwocie 300 tysięcy. Kto jest z pani, z panów radnych za przyjęciem tego wniosku? Trzy osoby. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób przeciw. Osiem przeciw. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Jedna. Jedna nie brała udziału.
Nie, no jedna jest już nieobecna, to opuściła obrady, tak? Ale chodzi o się nie liczy, bo Wojtek jest wpisany, że jest nieobecny. No dobrze. 14 Ze względu na to, że ten wniosek nie przeszedł, nie mogę wnioskować o kwotę 300 tysięcy, która miała pozostać z tego zadania, więc składam wniosek o usunięcie punktów, też z tej samej rubryki, punktów 2.1.1.12 do 2.1.1.23. 23 po sprawiedliwości, żeby tych zadań w ogóle nie było. Tak. Usunięcie wszystkich punktów, które dotyczą budowy chodników, dlatego że moja miejscowość nie może mieć chodników, więc a tutaj pani Emilia mówiła, że nie powinny być i pani radna też z rozszczepu, że należy wyrzucić wszystkie związane z zadaniami, które no nie powiedziałam, żeby wyrzucać jakiekolwiek zadania ze strategii. Przegłosujmy to. To jest mój formalny wniosek. Ale proszę państwo nie mówić, bo ja nie powiedziałam tego. Pani radna, pani bardzo Adamska. Proszę jeszcze powiedzieć numer, liczbę porządkowej i nazwę zadania. Tak. Wszystkie zadania dotyczące chodników, no chyba nie będę czytać, podam punkty, dotyczące budowy chodników w gminie Klębów. Czyli poczynając od zadania 2.1.1.12. I proszę państwa, po sprawiedliwości, żeby nie było, że zostawiam swój. 2.1.1.23. 23. Dobra, przejdźmy. Już wiadomo, o co chodzi, o wyrzucenie wszystkich chodników, które są... Jeżeli ma ich nie być, to możemy przegłosować. Ja tego nie powiedziałam, pani Jadwigo. Dobrze, przegłosuję. Ale nie ma... Piotr, no... Z przeznaczeniem tych środków na drogi. Proszę, Wysoka Rado, przystąpimy do głosowania do wniosku zgłoszonego przed chwilą przez panią radną. Kto jest za wnioskiem pani radnej? Proszę bardzo. Dwie osoby. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące się. Wniosek nie przeszedł. Czy mamy jeszcze... Czy mamy jeszcze jakieś wnioski od radnych? Nie, nie, już zakończyliśmy. Proszę państwa, w związku z tym przystępujemy do przegłosowania uchwały numer 12.111/2015 Rady Gminy Klębów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Klębów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2030 roku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały przed chwilą przeczytanym? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kto jest przeciw? 0. Kto się wstrzymał? 2. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Udzielam głosu panu Grabowskiemu. Ja tylko chciałem podziękować za aktywny udział państwa w warsztatach. Ci państwo, którzy byli na warsztatach i aktywnie uczestniczyli, widzieli jak proces tej tworzenia strategii powstawał. Bardzo miło nam się z państwem współpracowało. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękujemy. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 9 dzisiejszej sesji. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Klębów na lata, na rok 2015.
Proszę Państwa, rozumiem, że na komisjach ta uchwała została omawiana. Czy Pan Wójt ma coś jeszcze do prowadzenia, czy nie? Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. W takim razie przystąpię do odczytania uchwała numer 12.112.2015 Rady Gminy Klębów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Klębów na rok 2015. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023. Otwieram dyskusję na wyżej wymieniony temat. Nie widzę. Widzę radny Zakrzewski. Znaczy, chciałem się zapytać tylko, bo na komisji pani skarbnik mówiła, że w wieloletniej prognozie finansowej będzie wymieniony jeden z załączników, bo tam wkradł się jakiś tam błąd. Czy to zostało poprawione? Czy to tą wersję, którą dostaliśmy, jest ostateczną? To jest ta ostateczna, którą dostaliśmy w dokumentach? Bo tak? Nie, to tylko taka. Tak. Nie, w wieloletniej prognozie finansowej. Dobrze, no w takim razie jest ok, to tak, to dziękuję. Nie ma więcej głosów w dyskusji. Uchwała numer 12.113.2015 Rady Gminy Klębów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Stwierdzam, nie pytam się już dalej, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016. Panie Wójcie, udzielam Panu głosu. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na komisjach i w toku dyskusji tutaj pojawiła się jedna sugestia, którą przyjmuję i zgłaszam w formie autopoprawki. Mianowicie stawka od budynków lub ich części E pozostałych tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego. Proponowałem 4,95. Proponuję obniżenie do 4,90. Dobrze, dziękuję. I to jest autopoprawka, tak? Czy ktoś z radnych chciałby w tym temacie zająć głos? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, odczytam uchwałę. Uchwała numer 12.114.2015
Rady Gminy Klębów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Trzynaście. Kto jest? Jedna osoba nie brała. Nie głosowała, tak? Nie głosowała. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Punkt 12. Mogę złożyć wniosek formalny? Tak, proszę. Chciałabym złożyć wniosek formalny o przyjęcie kolejnej uchwały w sprawie podatku rolnego na 2016 rok. Tego mieliśmy to omówić dzisiaj na sesji. Ja mówiłam, że taki wniosek złożę. Pan wójt też przystał na to, że to omówimy na sesji. Chodzi, proszę państwa, o kwotę, bo nie mieliśmy jej jeszcze podanej wtedy w wysokości tej kwoty z Głównego Urzędu Statystycznego. Teraz tę kwotę mam i chciałabym złożyć taki wniosek. Oczywiście z projektem uchwały, ale no niestety do tak zwanego przystosowania bo ja mam zeszłoroczny nasz projekt. I ze względu na to, że wnoszę w tej chwili, żeby ten do naszego porządku obrad właśnie ten projekt uchwały do przegłosowania włączyć, to oczekuję, że pan przewodniczący zarządzi głosowanie w tym temacie. Jeszcze tylko w kwestii wyjaśnienia. Otóż, proszę państwa, to jest podatek dla rolników, jest to podatek rolny i ten podatek w zeszłym roku podjęliśmy uchwałę o obniżeniu z kwoty 61,37 za decytonę do kwoty 40 zł za decytonę, a teraz na ten rok wynosi 53 075 i chciałabym, żeby został utrzymany na tym samym poziomie, czyli z 53,75 groszy do 40 zł. Ja rozumiem, że to będzie na następnej sesji. Nie, na tej, bo możemy to śmiało przegłosować, dlatego że to jest kwestia tylko podjęcia uchwały w zakresie zmiany wysokości. Czy możemy to zrobić, panie mecenasie? Pan wójt. Moja propozycja jest taka, żeby najpierw ten temat w komisjach przedyskutować, bo to jest bardzo poważna rzecz, którą pani proponuje i to nie jest coś, co się podejmuje w ciągu 5 minut. To jest jedno, natomiast jako wnioskodawczyni powinna pani też przedstawić opinię Izby Rolnej w sprawie podatku rolnego. To tyle. Radna Szewczyk. No, panie wójcie, nie chciałam tego mówić, że nie zależało mieszkańcom aż tak bardzo na dożynkach. Zależało na tym, żeby pan rolników objął opieką w ten sposób, żeby mogli te skutki suszy mniej odczuć niż odczuwać będą. Bo to, że dzisiaj my będziemy się zastanawiać, czy to jest duża kwota, wszystkie gminy obniżają, ma pan tę świadomość, bo to wynika z uchwał podjętych przez te gminy. Jeżeli my zostawimy naszych rolników tutaj w gminie Klębów tylko dlatego, że nie zasługują na obniżenie swojego podatku, to nie będzie to fair w stosunku do tych ludzi, bo ich zbiory w zasadzie były żadne. Pan o tym wie, bo każdy w tej gminie żył przez ten sezon akurat suszy letniej i wiemy, jak wyglądała sytuacja zarówno ze zbiorem siana, jak i też przy żniwach, tak? Także możemy sobie to odpuścić. Ja ten wniosek składam, przecież państwo musicie go przegłosować. Można go przegłosować w sposób negatywny, czyli będzie większość, żeby tego wniosku nie przyjąć i ja się po prostu muszę z tym pogodzić. Natomiast taki wniosek składam, żeby włączyć do porządku naszej sesji uchwałę w sprawie obniżenia podatku rolnego, czyli stawki do podatku rolnego dla rolników na przyszły rok. I pani radna, czy ten temat nie może zaczekać na najbliższą sesję, jak pani przygotuje uchwałę? Wszystko może zaczekać. Przecież nie musimy tego robić, bo ten projekt uchwały powinien być przygotowany w zasadzie przez pana wójta, tak samo jak i są przygotowywane
stawki podatku od nieruchomości, żeby łatwiej było nam radnym. Natomiast nie został przygotowany. Powiedziałam, że ja to złożę, że nie ma problemu. Natomiast co państwo z nim zrobią? Ja ten wniosek złożyłam. Proszę go po prostu przegłosować i podjąć taką decyzję, jak państwo tu zdecydujecie. No, po prostu to jest. Ale gdzie ten wniosek jest? Ja składam wniosek. Teraz pani składa wniosek. O włączenie do porządku obrad projektu uchwały o obniżenie kwoty do obliczania podatku rolnego na 2016 rok. I najpierw głosujemy, czy włączamy, czy też nie. Panie przewodniczący, przepraszam, bo chciałem zabrać głos. Pan mecenas ma głos. Dziękuję, panie przewodniczący. W nawiązaniu do wniosku pani radnej, to chyba pan wójt o tym też wspominał, że przed głosowaniem takiego projektu należałoby zasięgnąć opinii właściwej miejscowo izby rolniczej, więc no, konieczny jest ten projekt, sporządzenie go i przedstawienie takiej izbie do zaopiniowania. Radna Szewczyk. Zatem oczekuję, że ten wniosek wypłynie do izby, projekt tej uchwały wypłynie do izby już bezpośrednio z gminy i nie będzie po mojej stronie już takiej potrzeby, żeby przygotowywać ten wniosek. Ale wnioskodawcą jest pani, więc to. Ale panie wójcie, ja mam zdjąć, tak? Ja nie wiem, co pani ma zrobić, ja tylko pani mówię, że ja nie jestem wnioskodawcą tej uchwały. No dobrze, widzę, że przeszkadza państwu ten wniosek. Dzisiaj złożyłam wniosek, ale proszę posłuchać. Złożyłam wniosek i go nie wycofuję i państwo muszą przegłosować. Uzasadnienie będzie dobre, bo trzeba przedtem zwrócić się do izby. Natomiast ja nie myślę go zdjąć, znaczy wycofać, dlatego że to nie to, że nie chcę ułatwiać radnym decyzji, tylko że państwo musicie mieć świadomość, że nad czymś trzeba popracować, bo taki sam wniosek, projekt wniosku może zostać przygotowany przez Komisję Rolnictwa. No, bezpośrednio reprezentują naszych tutaj rolników, niekoniecznie przez Komisję tutaj budżetową. Natomiast ze względu na to, że dla mnie to jest istotny problem, bo ja obserwuję to, co się dzieje wśród mieszkańców, a szczególnie wśród rolników, ja go podtrzymuję, a państwo przegłosują łącznie ze mną. Czy ktoś z radnych jeszcze ma jakieś inne wnioski w tym temacie, co zgłosiła pani radna? Radna Marcinkowska. Ja nie mam, panie przewodniczący, innego wniosku. Ja chciałabym tylko powiedzieć, skoro doskonale wiemy, że wymaga to, ten projekt uchwały wymaga zaopiniowania, to podejmowanie przez nas w tej chwili w ogóle głosowania nad wprowadzeniem tego do porządku obrad jest sprzeczne z prawem. I wszyscy doskonale o tym wiemy. Nie może pan poddać pod głosowanie wniosku, który jest sprzeczny z prawem. Jeżeli już, to pani Jadwiga może złożyć projekt uchwały do wójta i wójt będzie musiał wtedy ustosunkować się do tego, czy się na to zgadza, czy nie i wtedy przesłać do, jeżeli się zgadza, to przesłać do Izby Rolnej celem zaopiniowania, ale jeżeli nie, to udzielić pani Jadwidze odpowiedzi, wyjaśniając odmowę. Nie ma innej możliwości, panie przewodniczący, szczególnie, że to organ samorządu terytorialnego ma składać ten wniosek do tej Izby Rolnej. A my w ogóle nie możemy takiego, pan nie może poddać takiego wniosku pod głosowanie. Natomiast pani Jadwiga jak najbardziej może taki projekt uchwały złożyć z pismem przewodnim do wójta i wtedy sprawa jest w gestii wójta i wójt to będzie musiał rozpatrywać, się ustosunkować. Zwracam się do radnej Szewczyk, czy z tym wnioskiem pani wytrzyma do następnej sesji? Tak mówią, wytrzyma. No. Ze względu na to, że czas nagli, a izba też musi się ustosunkować, myślę, że poprowadzimy to w inny sposób. Prześlę ten wniosek panu wójtowi i komisji rolnictwa no i wtedy myślę, że będzie łatwiej nadać panu wójtowi bieg. Oczywiście przy uwzględnieniu negatywnej bądź pozytywnej opinii komisji rolnictwa. No i w zależności od tego takie będą losy obniżenia podatku dla rolników. Rozumiem, że dzisiaj pani ten wniosek wycofuje. Wycofałam, żeby państwu już ostatecznie nie zawracać głowy, bo widzę, że to jest tylko tak zwane przeciąganie czasu, więc dla już. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu naszej dzisiejszej sesji. Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy z
PGE Dystrybucja SA, oddział Warszawa, rejon energetyczny Wyszków w ramach inwestycji pod nazwą Modernizacja sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Dobczynie w obrębie ulic Mazowieckiej, Willowej, Krzywej i Ogrodowej. Otwieram dyskusję. Panie Wójcie, czy pan chciałby wprowadzić? Tak, na komisjach omówiliśmy tą uchwałę, więc chyba wszystko jasne. Czy ktoś z radnych chciałby zająć głos? Radny Zakrzewski. W związku z tym, że ta uchwała dotyczy mojej ulicy, miejscowości, w której mieszkam, bo są jeszcze tutaj ujęte trzy ulice: Mazowiecka, Krzywa i Ogrodowa. Tutaj wójt będzie podpisywał porozumienie w sprawie zakresu obowiązków. I chciałem, tutaj jest taki paragraf 2. Zakres obowiązków należący do gminy Klębów. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej linii oświetlenia ulicznego pokrywającego się z zakresem modernizacji oraz dostarczenie jej do PGE. I punkt 2. Dostarczenie do PGE materiałów elektroinstalacyjnych w ilości określonych w dokumentacji projektowej. Czyli koszt projektowania oświetlenia ulicznego w tych czterech ulicach będzie leżał po stronie gminy, a cała inwestycja będzie realizowana, ja tak rozumiem, przez PGE. Spotkania w tej sprawie już się odbywały jakieś? Pan jakby mógł rozszerzyć pan troszeczkę. Co? No nie, no co tu więcej rozszerzać. No, PGE modernizuje sieć energetyczną, więc my możemy przy okazji zmodernizować oświetlenie uliczne i założenia współpracy ogólnie przyjętej przez PGE i gminy jest takie, że gmina wykonuje dokumentację oraz dostarcza materiały. Natomiast fizyczne wykonanie później należy do PGE. Czy też do wykonawcy wybranego przez PGE. Ale to już nas nie interesuje. I ilość tych materiałów będzie wynikała z projektu. Ta modernizacja dotyczy głównie Willowej i Ogrodowej. Tak, te słupy będą przenoszone w przypadku Willowej bliżej projektowanego chodnika, a w przypadku ulicy Ogrodowej będą słupy przenoszone z działek prywatnych na pas drogowy. I my kupujemy przewody oraz lampy. A ostateczny czas zakończenia i rozpoczęcia tej inwestycji PGE przewiduje na lata jakie? Teoretycznie w przyszłym roku, ale w porozumieniu te daty nie są określane, ponieważ pewnie nie są w stanie tego sami określić. Dobrze. Wszystko na to wskazuje, że w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania jeszcze? Nie widzę. Uchwała numer 12.115.2015 Rady Gminy Klębów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy z PGE Dystrybucja SA, oddział Warszawa, rejon energetyczny Wyszków w ramach realizacji inwestycji pod nazwą Modernizacja sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Dobczynie w obrębie ulic Mazowieckiej, Willowej, Krzywej i Ogrodowej. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Nie głosowałem. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę
o numerze ewidencyjnym 221/84, obręb 0016, Wola Raszowska, z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji, myślnik garaże. Rozumiem, że radnym jest sprawa znana, omawiana była na komisjach. Udzielam głosu pani radnej Szewczyk. Bo jeszcze chcę tylko tutaj sprawdzić dokładnie, o które to chodzi, bo przy załącznikach mamy, że to jest przetarg na sprzedaż i potem też jest na sprzedaż. To chciałam uściślić, których to dotyczy nieruchomości. Coś po blokadę. Nie, ale... Ale musimy zaczekać na wnioskodawcę, bo wyszedł na chwilę. Który? Jeden. Dziękuję. Uchwała numer 12.100. Projekt uchwały numer 12.116.2015 Rady Gminy Klębów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 221/84, obręb 0016, Wola Rasztowska, z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji, myślnik garaże. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czternaście osób za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowie, gmina Klębów. Czy są jakieś zapytania w tej sprawie? Pytania? Nie ma. Projekt uchwały numer 12.117.2015 Rady Gminy Klębów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Ostrówek, gmina Klębów. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Punkt 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Klębów za rok szkolny 2014-2015 wraz z wynikami sprawozdzianu po szóstej klasie i egzaminu gimnazjalnego. Pani dyrektor, zapraszam. Szanowni Państwo, może na początek zapytam Państwa, jaką przyjmiemy formułę. Czy mam to wszystko Państwu jeszcze omówić, oprócz tego, że napisałam? Czy ewentualnie poproszę o jakieś pytania i wtedy dopowiem to, czego tam, nie wiem, brakuje, czy coś wyjaśnię? Ja oczywiście na Komisji Edukacji szczegółowo omówiłam, odpowiadałam na pytania, natomiast pozostali Państwo nie mieliście ze mną kontaktu, więc chętnie coś jeszcze dopowiem. Radny Zakrzewski. Jeżeli Pani pyta, jaką przyjąć formę, uważam, że dokument jest bardzo czytelny.
zawiera dużo informacji. Dodatkowy załącznik dostaliśmy tutaj na sesji. Proponuję, żeby na pewno każdy radny przeczytał ten zasób wiedzy, jaki zawiera się tutaj w pani sprawozdaniu. I uważam, że ewentualne pytania radnych do pani będą chyba najlepszą formą i rozwiązaniem, bo czytać, ale to jest w gestii radnych. No jak się zgłosiłeś, to proszę pana. Mogę ja? Tak? Mhm. Radna Emilia Kamińska. Ja też popieram wniosek pana Zakrzewskiego. Pani kierownik dość szczegółowo, przynajmniej na Komisji Oświaty, wyjaśniała tę informację, którą przygotowała, więc jeśli państwo inni pozostali radni nie mają, możemy przyjąć taką formułę, że po prostu będziemy zadawać pytania ewentualnie, jeśli państwo radni mają takowe. Czy ktoś z państwa chciałby zadać pytanie? Pan radny Rasiński. Przepraszam, może zadam bardzo naiwne pytanie, ale chciałbym mieć jakieś wyjaśnienie. Chodzi mi o stronę czwartą, jest taka tabelka zatrudnienie pracowników w szkołach. I proszę mi powiedzieć, w jakich to jest mianach podane są te wartości, to są procenty, co to jest? Tam 40, ilość i zatrudnienie etaty 48,63. To co, jak to jest w skali, jak to są procenty, co to, jak to? Pani dyrektor. Nie, ale na przykład, ale to są niepełne etaty, są po przecinku, więc chciałbym po prostu wiedzieć, bo jak mam coś czytać. Dlatego mówię, może naiwne pytanie, ale chciałbym to usłyszeć odpowiedź. Szanowni państwo, jeśli chodzi o zatrudnienie nauczycieli, to oczywiście, jeśli nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, to jest to jeden etat. Natomiast jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin i jest to, załóżmy, 9 godzin, jest to wtedy pół etatu. Ale jeżeli jest to zatrudnienie tego nauczyciela w wymiarze nie 9, tylko 10 godzin, to już jest troszkę więcej niż pół. I stąd te tutaj różnice takie, te końcówki. Radny Rasiński. Dziękuję. Troszeczkę mi to jakby wyjaśnia, bo teraz mam jakby w kontekście tego następne pytanie. A jak to się przedstawia tak liczbowo? Jaki jest procentowy udział godzin nadliczbowych w stosunku do godzin normalnych? Jak to się przedstawia? Czyli nauczyciel pracujący na przykład na etacie, mniej więcej, czy są jakieś takie wskaźniki mówiące, że o, godzin ma tyle, a jaki procentowy udział godzin nadliczbowych w stosunku do godzin normalnych? Jeśli chodzi o ilość możliwych do przyznania nauczycielowi godzin ponadwymiarowych, określa to ustawa Karta Nauczyciela i, że tak powiem, bez zgody nawet nauczyciela, dyrektor może przyznać nauczycielowi 4 godziny, natomiast za jego zgodą może przyznać więcej, ale nie więcej niż 9, czyli pół etatu. Natomiast ta ilość tych godzin ponadwymiarowych oczywiście jest różna w różnych szkołach. W zależności od tego, czy dyrektor pozyska nauczyciela, czy zechce się posiłkować tym, który jest i przydzielić mu godziny, jest to po prostu uzależnione od głównie decyzji dyrektora, jaką prowadzi politykę kadrową, czy chce zatrudniać maksymalnie na tych etatach, czy ewentualnie dać nauczycielom dodatkowe godziny ponadwymiarowe. No oczywiście czasami wynika to z organizacji, prawda? Bo jeżeli mamy w całej szkole, podam taki przykład, 22 godziny języka polskiego, natomiast etat nauczyciela jest 18 godzin, to wiadomo, że jest to liczba godzin, którą można przydzielić i zatrudnić jednego nauczyciela w pełnym wymiarze, dając mu 4 godziny ponadwymiarowe, bo jest trochę bez sensu, prawda, zatrudniać kolejną osobę na te 4 godziny. I zwykle tak to się planuje. Rasiński. Radny. Dalej ciągnę ten temat. Proszę mi powiedzieć, czy te godziny nadliczbowe to nauczyciel pełni w danej szkole, czy w innej szkole i jaki jest tego koszt? Jaki jest koszt godzin nadliczbowych w stosunku do, bo pani powiedziała, że łatwiej jest zatrudnić, dać mu nadgodziny niż na przykład zatrudnić na etacie nauczyciela, że to jest taniej, prawda? Więc chciałbym to jakby usłyszeć, jak to wygląda.
Ja nie powiedziałam nic o kosztach, nie powiedziałam, że co jest taniej, co jest drożej, prawda? Ja tylko powiedziałam, że taką najzwyklejszą praktyką w szkołach jest zatrudnianie na etatach i dokładanie również godzin ponadwymiarowych. Jeśli chodzi o to, gdzie ci nauczyciele te godziny realizują, oczywiście realizują to w szkole macierzystej. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że nauczyciele pracują w kilku szkołach, w dwóch czy nawet w trzech, niekoniecznie prowadzonych przez gminę Klębów. Czasami jest to szkoła zupełnie prowadzona przez inny organ. I wówczas pracują nie w jednej, tylko w kilku. Także to wszystko zależy od organizacji pracy w szkole, prawda, i decyzji dyrektorskich. Natomiast powiem tak, nie wiem, jaka jest intencja pana pytań, ale może uprzedzę pewne, nie wiem, może dodatkowe pytania. Szanowni Państwo, pewna liczba godzin ponadwymiarowych, ona w szkołach naszych powinna być. Powiem dlaczego. A mianowicie dlatego, że póki co musimy wywiązywać się z tak zwanego, z tego obowiązku, który nam narzuca karta, że określona grupa nauczycieli konkretnego stopnia awansu zawodowego musi w ciągu roku wypracować pewną średnią wynagrodzeń. Jeżeli by tych godzin ponadwymiarowych nie było, wówczas mielibyśmy pewien... No, wyszłoby, że tych średnich nie wypracowujemy, czyli nauczyciele otrzymywaliby zbyt mało tych pieniędzy. W związku z tym trzeba byłoby im na koniec roku, a zdarza się to niestety, wypłacić coś, co się nazywa dodatkiem uzupełniającym. I takie wynagrodzenia zwykle stażystom płacimy, dlatego że stażyści akurat tych godzin mają niewiele. Mają niewiele dlatego, że są osobami wchodzącymi do pracy, dyrektor nie chce ich, że tak powiem, obciążać tymi godzinami. Są to nauczyciele młodzi, muszą się po prostu wprawiać w tym zawodzie, prawda? Zdobywać doświadczenie. Ktoś tu mi miga, przepraszam. Nie ma tu żadnego jakby mojego takiego jakby intencji pytań. Ja po prostu chcę po prostu się dowiedzieć, jak to wygląda, ponieważ chciałem się zapoznać z tym tematem. Akurat mam okazję w tej chwili, bo akurat ten temat jest omawiany, ponieważ ja nie uczestniczyłem w Komisji Oświaty, więc chciałbym w ten sposób zadać pytania. Bo jakby nie odpowiedziała mi Pani na pytania, ponieważ Pani powiedziała, że lepiej jest dać nadgodziny niż zatrudniać pracownika na etacie, dlatego zapytałem o te koszty. Bo ile pracownik ma za nadgodziny, bo wiem, że ten udział jest różny, w zależności tam musi wypracować jakieś tam określone mieć wynagrodzenie, które wynika prawdopodobnie z karty nauczyciela, że on musi uzyskać takie, a nie inne wynagrodzenie dla danej grupy, w danych widełkach. Ale pytanie, ile wynoszą w tej chwili godzina, stawka za nadgodzinę? Proszę pana, jest to bardzo różnie. Oczywiście, jeśli chodzi o Nie, przepraszam pani Elu, ja może powiem, Radna bo podejrzewam, że raczej o to chodzi panu Zdzisławowi. Panie Zdzisławie, stawka za godzinę nauczyciela o określonym stopniu awansu zawodowego jest taka sama etatowa i ponadwymiarowa. To nie jest żadna różnica. A w kwotach pani Ela zaraz panu poda, stosownie do stopnia awansu zawodowego. Odpowiadając na pana pytanie, jeśli chodzi o wysokość takiej godziny ponadwymiarowej, jest ona uzależniona od kilku rzeczy, a mianowicie po pierwsze od tego, jaki stopień awansu posiada nauczyciel, bo od tego jest uzależnione jego wynagrodzenie zasadnicze. Od tego również, jakie ma wykształcenie, prawda? Więc tutaj jest to zróżnicowanie. I ta godzina jest również uzależniona od liczby godzin miesięcznych, którą jest zobowiązany taki nauczyciel przepracować. Jeśli chodzi o tak zwanych nauczycieli tablicowych, my to tak sobie nazywamy, a więc będą to nauczyciele języka polskiego, matematyki, przyrody i tak dalej,
to oni są zatrudnieni w wymiarze 18-18. Jest to 18 godzin w tygodniu, ale w miesiącu to trzeba tą liczbę 18 pomnożyć przez 4,16. To jest taka wykładnia karty nauczyciela. Wychodzi wtedy 75 godzin, że te osoby muszą w miesiącu przepracować. I teraz jak się wylicza godzinę ponadwymiarową? Stawkę wynagrodzenia zasadniczego, czyli w przypadku nauczyciela dyplomowanego jest to 3109 zł, podzielić na 75. Bardzo proszę, jeśli ktoś ma kalkulator, proszę to przeliczyć, bo ja nie wiem, ile to jest. Jeśli chodzi o następną osobę, na przykład pedagog. Jego wymiar zatrudnienia jest 20 godzin w tygodniu, razy 4,16, to chyba wychodzi tam, nie pamiętam, 105 czy... nieważne. I wtedy stawkę wynagrodzenia zasadniczego dzielimy przez tą liczbę, która nam z tego mnożenia wychodzi i wychodzi jedna godzina ponadwymiarowa, koszt jednej godziny ponadwymiarowej. I potem, jeśli chodzi o wynagrodzenie, to oczywiście liczbę godzin ponadwymiarowych wypracowanych w danym miesiącu dyrektorzy, prawda, nauczyciele zliczają, dyrektorzy potwierdzają i razy ta stawka i jest to jest dodatkowe wynagrodzenie oprócz tego, które dostaje się na początku każdego miesiąca. Dziękuję bardzo. Radna Szewczyk. A ja mam pytanie do punktu 9 na stronie 7. Chodzi o realizację projektów oświatowych z udziałem środków unijnych i innych. Mamy tutaj kwotę 122 550 zł. I projekt, który realizowano w tej kwocie w trzech szkołach, Dobczyn, Klębów i Ostrówek. Chodzi tu o zajęcia pozalekcyjne, między innymi 370 godzin nauki języka angielskiego i 500 godzin zajęć matematyczno-przyrodniczych i 80 godzin zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Moje pytanie odnosi się do tej informacji, zarówno do, jak i do liczby godzin, jak i do kwot. Pytanie pierwsze brzmi, dlaczego tylko trzy szkoły, jeżeli dotyczyło to środków pozyskanych, dlaczego w tym projekcie nie brało udziału większa ilość szkół? Jeżeli 370 godzin nauki języka angielskiego, dlaczego skorzystały tylko trzy szkoły? Rozumiem, że trzy szkoły złożyły, bo potem będę zadawać dalsze pytania. Na początku, dlaczego tylko trzy szkoły? Szanowni Państwo, to był oczywiście projekt systemowy, więc zostaliśmy zaproszeni do udziału w tym projekcie. Niemniej jednak formuła aplikowania o te środki wyglądała w ten sposób, że każda szkoła, w ogóle zacznę od tego, że projekt był skierowany do uczniów chyba 4-6 i do uczniów gimnazjalnych. I formuła aplikowania o te środki była taka, że każda szkoła, oczywiście były stosowne warunki, było powiedziane, że w ramach tego projektu należy przeprowadzić konkretną ilość godzin zajęć przyrodniczych, matematycznych, doradztwa zawodowego, z tego co pamiętam, i językowych. Określona była łączna liczba tychże godzin bodajże w miesiącu. Ja naprawdę nie pamiętam tego dokładnie. I dyrektorzy mogli sobie w pewien dowolny sposób regulować tą liczbą godzin przy założeniu, że jeśli chodzi o liczbę godzin chyba doradztwa, nie mogło być tych godzin mniej niż 2 godziny. Także tutaj była pewna dowolność. Może ktoś to mi będzie pomagał, jak zapomnę. Wszystkie nasze szkoły takie wnioski napisały. My jako gmina złożyliśmy wniosek jeden wspólny do mazowieckiej jednostki. I oczywiście oczekiwaliśmy na wyniki. Zakwalifikowane zostały, jeszcze powiem tylko tak, że każda szkoła, jeśli był to zespół, to u nas zespoły składały oddzielny wniosek na szkołę podstawową i oddzielny na gimnazjum.
Jakie i otrzymaliśmy dofinansowanie do 5 grup, ja tak będę to określać, bo już tu nie mówię szkołami, tylko były dofinansowania do grup. Wiadomą rzeczą było od samego początku, że jeżeli do tego projektu zgłosi się więcej grup niż mazowiecka jednostka to może zrealizować, a określono tą liczbę grup na 600 z całego Mazowsza, to wiadomą rzeczą było, że nie wszystkie grupy dostaną dofinansowanie. I w regulaminie konkursu było określone, że będzie brany pod uwagę fakt, czy szkoła jest oczywiście szkołą wiejską, czy wiejsko-miejską, czy nawet nie wiem, czy miejskie mogły brać udział. Nie, mogły, bo Warszawa brała udział. To był pierwszy jakiś taki. I oczywiście były też brane pod uwagę wyniki z egzaminu i sprawdzianu. I w jaki sposób były brane? Były brane w ten sposób, że im szkoła miała gorszy wynik, tym była tutaj wyżej chyba punktowana. Tak to było powiedziane, że priorytetem są te szkoły, w których wynik z egzaminu czy ze sprawdzianu był niższy niż średnia wojewódzka. Ponieważ ten projekt był skierowany do dzieci po prostu słabszych, chodziło o to, żeby po prostu wyrównać, prawda, warunki i dać po prostu tym słabszym dzieciakom, tym uczniom po prostu jakąś pomoc. I zostaliśmy właśnie w ten sposób ocenieni. Jeśli chodzi o wyniki, jeszcze jedna rzecz, która była w założeniach oczywiście tych konkursowych, w regulaminie konkursu, że w momencie jak zostaną ogłoszone wyniki, to oczywiście można się odwoływać, prawda, od tych wyników, ale można byłoby się odwołać tylko wtedy, kiedy my jako organ, czyli prowadzący szkołę, czyli gmina, zostalibyśmy w całości odrzuceni. Czyli nie mogliśmy, czyli gdyby nie przyjęto nas jako partnera. Natomiast nie można się było odwołać, jeżeli przyjęto do realizacji mniej grup, niż my to zgłosiliśmy. W związku z tym, tak jakby nie było takiej możliwości. Maksymalną liczbą punktów, którą można było otrzymać wnioskując, prawda, pisząc te wnioski, to była liczba 40. Nasze szkoły otrzymały, z tego co sobie tam kiedyś zapisałam, od 28 do 23. W wniosku chyba wszystkich było coś około 700 albo i lepiej. Ja, jeszcze to gdzieś wisi na stronie, można do tego zajrzeć. Natomiast akceptację zyskało 600 grup. I po prostu wyszło tak jak wyszło. Oczywiście jeśli chodzi o kryteria, to jeszcze miało znaczenie innowacyjność takiego wniosku. I to było bardzo premiowane. W ten sposób właśnie według mojej oceny szkoła w Dobczynie, która mimo że miała bardzo wysoki wynik, jeśli chodzi o wynik ze sprawdzianu, to jednak zyskała akceptację, wniosek zyskał akceptację i oni to dofinansowanie również dostali. Ale szkoła akurat ma dość duże doświadczenie, jeśli chodzi o realizację, pisanie wniosków, bo już tych równać szanse, to Szkoła Równych Szans, tam było chyba 4 edycje, więc pani dyrektor naprawdę potrafi te wnioski pisać. I rzeczywiście ten wniosek był trochę inny niż pozostałe. Tam były i elementy robotyki z matematyki, ale po prostu był innowacyjny. Radna Szewczyk. Dopytuję, proszę Państwa, tak wnikliwie o akurat tę kwotę, też wydatkowaną właśnie w taki sposób, jak Pani tutaj tłumaczy, bo ja nie upieram się przy swojej szkole. W mojej szkole, żeby dzieci miały najwyższy wynik ze szkół w gminie Klębów, od kilku lat uczą się prywatnie, więc rodzice wykładają pieniądze, nie korzystają z projektów. To jest mało sprawiedliwe. Natomiast zwracam uwagę na szkoły, gdzie wynik był bardzo niski, 68,8. I druga szkoła, która mi się wrzuciła tutaj i też wynik nie jest za wysoki, to jest Krusze, też jest tam 70.
Natomiast jeżeli jest projekt, który rozdziela się na tylko kilka szkół, właśnie mnie też dziwi, dlaczego szkoła Woli Resztowskiej i być może też ze Starego Kraszewa nie potrafiła sobie wniosków tak napisać, żeby dostać. Wola Resztowska, proszę Państwa, dlatego, że przekroczyła pewien próg, tak jak tutaj Pani Dyrektor wyjaśniała. Natomiast no, przekroczyła ten próg, bo prywatnie rodzice płacili za to. Troszkę zwracam uwagę na fakt, iż ta bliskość GOK-u daje możliwość niektórym tutaj miejscowościom korzystania właśnie z tych lekcji, które to odbywają się w GOK-u i też są zapewne bezpłatne. Natomiast lekcje języka angielskiego są płatne. Ale te były w tym programie bezpłatne. Znaczy tak, to znaczy nie rozumiem, czy za te, to co tutaj dostała, dostało trzy szkoły, rodzice płacili za ten program, czy to było... Nie płacimy. Ale my mówimy, Pani Jadwiga, Pani podniosła kwestię odpłatnych zajęć w GOK-u. To one są płatne. Dobrze, czyli wracając tutaj, te zajęcia, które odbywają się w GOK-u są płatne. Ten program, który objął tam tych godzin 370, był programem bezpłatnym, obejmował trzy szkoły. Natomiast przy następnych takich programach, no mówię, bo ja nie wiem, gdzie tkwił błąd, dlatego nie mogę analizować tak z Panią, bo Pani ma informację, dlaczego któraś szkoła nie uzyskała. Po prostu słabiej uzasadniła wniosek. Szanowni Państwo, no zawartość merytoryczna tych działań, które szkoła sobie zaplanowała do realizacji, po prostu podlegała ocenie jakichś ekspertów, prawda, jak to zwykle bywa przy rozpatrywaniu tych wniosków i zostały ocenione one po prostu różnie. Ja nawet tutaj mam takie zestawienie, mogę Państwu powiedzieć, na którym miejscu, która szkoła się znalazła. Będziecie mieli Państwo wtedy pewien obraz. Tak jak powiedziałam, 600 tych grup się, że tak powiem, zakwalifikowało do dofinansowania, natomiast ileś tam odpadło. I po kolei, jeśli to Państwa interesuje, mogę Państwu wskazać, jakie, które miejsce, że tak powiem, która grupa z naszej szkoły miała w tym rankingu na tej liście. Najwyżej został oceniony wniosek gimnazjum w Klębowie. Był na miejscu 398 i miał 28 punktów. Następny wniosek to był gimnazjum w Ostrówku. Był na 399 miejscu i też miał 28 punktów. Następny wniosek to jest trzeci, był sklasyfikowany na 451 miejscu na liście rankingowej i miał 27 punktów. Następny wniosek. Ostrówek to, teraz Szkoła Podstawowa w Ostrówku, nie powiedziałam tego, przepraszam. Szkoła Podstawowa w Ostrówku. 451 miejsce na liście i 27 punktów. Następne miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Klębowie, 552 miejsce i było to 25 punktów. Piąte miejsce, które otrzymało, i to jest szkoła w Dobczynie, sklasyfikowano ją na miejscu 553 i otrzymała 25 punktów. I pozostały bez przydziału szkoły w Woli, w Starym Kraszewie i w Kruszu. I jeśli chodzi o te szkoły, Szanowni Państwo, to jeśli chodzi o szkołę w Kruszu, to 624 miejsce, 23 punkty. Wola 625 miejsce i też 23 punkty. Ale jak już Państwo wiecie, jak już jest 600 z kawałkiem, to już bez dofinansowania. I tutaj Stary Kraszew otrzymał 19 punktów, ale jakoś nie zapisałam po prostu na którym miejscu. Ale to już nie jest chyba takie bardzo istotne, prawda? A jeszcze zapytam, czy jeszcze takie programy są przewidziane teraz w tych następnych rozdaniach unijnych?
Jeśli chodzi o następne konkursy unijne, to weźmiemy udział we wszystkich konkursach takich, w których będzie można to, będzie można wziąć ten udział. Już tutaj pan wójt chyba nawet zasugerował, że będziemy współpracować z fundacją i będziemy wspólnie składać wniosek i już się do tego przygotowujemy na zajęcia pozalekcyjne we wszystkich szkołach. Na razie wiemy o tym. Oczywiście mówił pan wójt o zajęciach sportowych. Też wszystkie nasze szkoły złożyły stosowne wnioski. Złożyliśmy też wniosek na pozyskanie pieniędzy do bibliotek szkolnych. Te pieniądze już mamy. Czekamy tylko po prostu na informację, czy ta umowa z kuratorem została już podpisana i będziemy jeszcze do końca grudnia te pieniądze wydawać. A już pan wójt wspomniał o kolejnym wniosku czytelniczym i też wszystkie szkoły się do tego przygotowują. Teraz w listopadzie będziemy go składać na kolejne pieniądze na zakup bardzo ciekawych książek do bibliotek. Także jeżeli tylko będą takie konkursy, to będziemy brać. Dyrektorzy biorą udział w tym bardzo chętnie i nie ma z tym żadnego problemu, żeby wnioski pisali. Radna Marcinkowska. Może tylko tytułem wyjaśnienia. Proszę państwa, proszę tych zajęć, o których przed chwilą pani dyrektor mówiła, nie łączyć, broń Boże, z wynikami sprawdzianu czy egzaminu w ubiegłym roku. Dlatego, że te zajęcia obejmowały uczniów klas ówczesnych piątych i klas drugich gimnazjum. A zatem, jeżeli już, to dotyczy to uczniów obecnych klas szóstych i obecnych trzecich klas gimnazjum, a zatem w ogóle nie ma to żadnego przeniesienia na te wyniki. One nie są ze sobą w żaden sposób powiązane. To tylko tyle. Nie, nie. Radna Wnuk. Jeszcze miałam zapytanie tylko w stosunku do tych książek. Czy te książki to będą zakupywane, chodzi mi o lektury, bo jeżeli z tego co wiem, to nie jest odpowiednia ilość lektur do ilości dzieci. Czy też będą po prostu zakupywane książki w tym kierunku? Pani Przewodnicząca, jeśli chodzi o ten projekt, na który już podpisaliśmy, podpisana została umowa, przepraszam, pan wójt podpisał. To projekt ma tytuł Książki naszych marzeń, więc ja nie wiem, czy dzieci, czy uczniowie akurat wybrali te lektury, tak, prawda? Bo taki był zamysł, że mają to być książki, które dzieci będą chciały czytać. Więc jeżeli wpisane tam zostały lektury, to będą, ale jeżeli nie, no to wszystkie braki powinniśmy po prostu uzupełnić, jeżeli tylko dyrektor nam to po prostu zgłosi. W ramach oczywiście już wtedy naszego budżetu. Natomiast ten projekt kolejny, też ten na zakup książek, no też nie jest taki, żeby kupować lektury. Raczej właśnie jest nakierowany na to, żeby to były pozycje takie no, ciekawe dla dzieci. No, a lektury zwykle no, nie do końca cieszą się taką popularnością. Radny Rasiński. Dziękuję. Pani dyrektor, mam pytanie. Czy może pani mi rozwinąć pojęcie tego, co oznacza taka symbolika na końcu w takiej tabelce oznaczającej niski poziom spełnienia wymagań przez szkołę lub placówkę? Wysoki poziom, bardzo wysoki poziom. Co to oznacza tak naprawdę, żeby przetłumaczyć na taki normalny ludzki język? Powiem tak, że nie jest to takie proste. Od jakiegoś czasu nadzór pedagogiczny, który sprawuje kuratorium, został, że tak powiem, sformalizowany. Zostały określone wobec szkół wymagania w pewnych tak zwanych obszarach i jaki to na przykład jest obszar? No chociażby taki obszar, jak tutaj jest napisane, prawda? Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. I tych obszarów jest całe mnóstwo, bo tutaj te szkoły akurat miały te ewaluacje takie problemowe. Natomiast gdyby to była ewaluacja całościowa, to tych obszarów jest ileś tam. Ja nie potrafię powiedzieć ile. I wizytatorzy badają, w jakim stopniu szkoła realizuje się w tym obszarze.
No i oczywiście jest tam określone, że jeżeli doskonale, prawda, i współpracują i ma to jakieś przełożenie w dokumentach, to widać, no to wtedy i wtedy otrzymują stosowną ocenę. Z tym, że to też nie jest aż takie proste, jak ja to tutaj tłumaczę, prawda? Bo no jest cały szereg wymagań. Jest to po prostu określone, że na ocenę, czy na poziom A to trzeba spełniać to i tamto, a na poziom B to są po prostu założenia tego nadzoru. Nie jestem w tej chwili już nauczycielem, jest to dla mnie też nowość, jest to nadzór pedagogiczny, więc przyjmuję to po prostu to, co kuratorium nam napisze w protokole i cieszą mnie wyniki od A, B, no ewentualnie do C. Następne to już by mogły pewnie wzbudzać jakieś, prawda, wątpliwości, ale jest okej na razie. Dziękuję. A tam, gdzie te kreski są, to znaczy, że to w ogóle nie spełnia? Nie. Radny Pisarek. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja przepraszam, pani dyrektor, wychodziłem, więc może nie słyszałem tego. Chciałem zapytać o stronę 8 na samym dole, bo później kontynuacja jest na 9 i tu chyba jest wycięte. Sprawdzałem u kolegi radnego, też tego nie ma. Kończy się na, że do ewidencji szkół i placówek publicznych gminy Klębów wpisany jest jeden podmiot, to jest punkt przedszkolny Akademia Małego Misia z siedzibą w Klębowie przy ulicy Łąkowej. Ponadto placówka funkcjonuje od 1 stycznia 2011 roku. Organem prowadzącym placówkę jest, i tutaj na 9 stronie już jest z budżetu gminy Klębów. To bardzo mi przykro, nie ja to robiłam kopię tego dokumentu. Ja mogę Państwu tylko doczytać, jeżeli tej końcówki nie macie. Jeśli u Państwa się skończyło to na organem prowadzącym placówkę jest, to czytam koniec tego. Jest osoba fizyczna. W okresie od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2015 punkt przedszkolny otrzymał z budżetu gminy Klębów dotację w wysokości 132 217 zł 27 groszy. Jednocześnie gmina uzyskała zwrot środków z tytułu przebywania w tejże placówce dzieci z innych gmin w wysokości 4263 złote 84 grosza. I to jest tyle do tej placówki. Czyli jest tak, że gmina Klębów przekazuje tam dotacje, ja rozumiem, ale jednocześnie ma zwrot z innych gmin, jeżeli tam dzieci uczęszczają do tej placówki? Tak, bo tak stanowią przepisy. Jeżeli w tej placówce, bo my na tą, do tej placówki przekazujemy dotacje na każde dziecko, niezależnie od tego, czy jest to nasz mieszkaniec, czy jest to mieszkaniec na przykład gminy Tłuszcz. I natomiast odzyskujemy sobie te pieniądze z gminy Tłuszcz, jeżeli mamy mieszkańca, który chodzi właśnie tam, jeśli dziecko tam uczęszcza. No taka jest powszechna procedura. Jasne. Dobrze, dziękuję. Myślę, że chodzi o to, żeby po prostu tym placówkom ułatwić finansowanie, bo tak to musiałyby się starać o dofinansowanie, na część dzieci występować do nas, na część do Tłuszcza, czy tam radna szef, uproszczono te procedury. Dziękuję. Ja wracając do tych zajęć pozalekcyjnych, które zostaną zrealizowane w przyszłości, jeżeli właśnie gmina pozyska pieniądze na poszczególne szkoły, mam tylko takie pytanie. Rozumiem, że te zajęcia sportowe czy jakieś jeszcze inne będą organizowane w każdej placówce. Nie to, że dziecko będzie musiało przyjechać do określonego miejsca, do innej placówki, tylko w tej placówce na przykład dzieci z Woli Rasztowskiej będą spokojnie mogły korzystać z takich zajęć w miejscowości Wola Rasztowska, tu w szkole, tak? No taka też jest intencja, też. Ale oczywiście jeżeli by sobie na przykład szkoła założyła taką sytuację, że chciałaby, żeby część takich zajęć sportowych odbywało się nie na małym boisku, które posiada, a na przykład na boisku przy Zespole Szkół w Klębowie czy na Orliku, to też nie ma problemu, żeby część tych zajęć była tam przeprowadzona. Natomiast tak wracając do szkoły Woli, to akurat pani dyrektor jest naprawdę bardzo dbającą o swoich uczniów osobą i
zajęcia też planuję bardzo interesująco, prawda? I w oparciu o bazę szkolną własną, czy też nawet miała taki pomysł, żeby czy mogłaby dzieci wozić na basen w ramach tego projektu. No ale oczywiście tego ten projekt nie przewidywał, więc ograniczono się do innych dyscyplin, ale myślę, że równie ciekawych i potrzebnych przede wszystkim dzieciom. Czy ktoś jeszcze chciałby do informacji pani dyrektor mieć zapytania? Nie widzę. Dziękuję pani dyrektor za obszerną informację i odpowiedzi. Proszę państwa, w tej chwili udzielam głosu sobie i ogłaszam 5 minut przerwy. Fajnie sobie.